Co sądzi Pani o nowym systemie gospodarowania odpadami w Gdańsku? Co ja myślę? Ja uważam, że ludzie powinni sortować, tak jak ja sortuję. I to by był porządek, a tak ludzie nie dbają i to jest właśnie okropne. Nic mnie to zupełnie nie interesuje, co spółdzielnia załatwi, to tak, ale z opinii ogólnej sądząc, to chyba fatalnie to wygląda. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ale będzie źle. Na razie się zastanawiam, bo jest jeden pojemnik tylko, a gdzie reszta? Jeżeli mamy segregować, to gdzie pojemnik na plastiki, na karton? Zobaczymy. Nie będzie zsypów, z tego się bardzo cieszę. No trochę głupie, to po co robili te zsypy, żeby potem zakazać z nich korzystać? Tak naprawdę mieszkam za granicą, jestem tutaj od tygodnia, także nie zdążyłem się do końca zorientować. Ale mieszkam na 9 piętrze i dla mnie jest problem znoszenia pełnych worków śmieci i otwierania głównego sypu. To jest jedna wielka bzdura po prostu, nic więcej. To tylko chodzi o to, żeby podnieść ceny o 100% i to wszystko. A ci to da coś? Myśli pan, że nie, że nie pomoże? Nie. A pan, jak się do tego odnosi? Nie, jest okej, tylko że to będzie trwało, zanim ludzie się po prostu przyzwyczają i to wdrożą, nie? To będzie to jakiś czas, dłuższy czas, jak to w Polsce trwało, ale myślę, że jest okej, jest to konieczność, nie? Jak pani myśli, czy wszyscy będą stosować się do tych nowych zasad? Jak długo zajmie nam nauczenie się tego nowego systemu? Trzeba się uczyć, no. Nie, to znaczy mnie się wydaje, że dosyć długo czasu, ponieważ społeczeństwo polskie nie jest zbyt zdyscyplinowane. My nie przygotowani jesteśmy, tak jak inne państwa, a u nas to jeden burdel jest, tylko bałagan. Proszę mi powiedzieć, na 48 rodzin w moim budynku, w następnym jest jeszcze więcej i mamy jeden śmietnik na dwa budynki. Proszę mi powiedzieć, jak to zrobić, żeby posegregować śmieci. Nawet żandarm nie pomoże, który będzie stał obok. Myślę, że nie. Myślę, że będą problemy z tym. No nie wiem, bardzo długo pewnie. No, pewnie tym starszym najgorzej. Nie? No bo jakby młody, to mógł ze śmieciami latać, nie? 11 piętra. Jak nie będzie widny, to jak ma to? Niech sąsiadom nie pójdzie, nie wyrzucimy tej śmieci. Musimy się przyzwyczaić, musimy tak robić, bo przecież to wszystko w prowadach to wygląda. Także ja nie widzę sprzeciwu, że tak powiem. Ja myślę sobie, że głównie ci się nie będą stosować, to są ci, którzy tu nie są. Nie mieszkają tu na stałe, to są ludzie, którzy będą podnajmować tutaj, bo oni będą, że tak brzydko powiem, olewać. Nie mam zwyczaju tak się bawić w te segregowanie, wszystko do jednego rzuca. Ale wiesz wtedy, że będzie większa opłata? No wiem o tym, ale z czasu będę oszczędzał przynajmniej. Ja 24 lata chodziłem normalnie z wiaderkiem do śmietnika, nie? I tylko było jedno wiaderko, nie? A teraz wie pani, wszystko kurno jest pełno. Normalnie tragedia. Ja muszę dwa razy wynosić śmieci. No ja segreguję śmieci, ponieważ jestem ekologicznym człowiekiem, aczkolwiek denerwuje mnie, że muszę chodzić ze śmieciami z 10 piętra teraz. Dużo się pisze w tych ulotkach, które zostawiono mieszkańcom, o tym podziale na mokre i suche. Mhm. Czy pani nie będzie miała problemu z rozróżnieniem tego, gdzie to nie. Chodzi? Nie, mi się wydaje, że jest prosto to opisane, więc nie będzie problemu. Tylko będzie trzeba po prostu dwa pojemniczki w domu. Dość dawno mam takie dwa pojemniki, że oddzielnie wrzucam to mokre, że tak powiem, no i takie tam suche rzeczy, a makulaturę i plastik, to już są pojemniki kupę czasu i zawsze wynosimy jakoś tam, komuś to wypadnie, ja, syn, żona, kto do pracy idzie, kto jakoś tam ma czas, idzie w tą stronę, to wynosi. Jaka by była najlepsza kara dla tych ludzi, którzy nie będą się stosować do nowego podziału? Powinna być jakaś kara, ale jak upilują tych ludzi? Ci, co znoszą na dół, to będą za tych płacić, co nie znoszą, nie? Jak się płaci powiedzmy 35 zł miesięcznie, to się będzie od sierpnia płacić 70 zł, nie? Bo powiedzą, że ten nie segreguje i to na tym będzie stało. A jak oni sprawdzą, kto segreguje, jak to nie? Nie wiem, jaką można byłoby wymyślić karę. No po prostu docierać jak najwięcej do ludzi, rozmawiać z nimi, że jest to jednak bardzo skuteczna metoda i bardzo dobra sortowanie śmieci. O, ciężko mi powiedzieć. Nie wolno im wyrzucać śmieci. O, to była największa kara. Ale... Co oni z tymi śmieciami robią? Co, będą w domu zbierać? No właśnie.